Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy papieża obowiązuje dekalog? Zapraszam. Pod moim ostatnim materiałem, a w zasadzie pod naszym spotkaniem na żywo, zatytułowanym Papież błogosławi Sodomę, pojawiły się ciekawe komentarze. Między innymi ktoś napisał, że moderniści zajmują się zasadami poprawnej tytulatury, poprawnego nazewnictwa, a nie obowiązują ich przykazania Boże, nie obowiązuje ich dekalog. Tutaj będę rozumiał dekalog po prostu jako streszczenie podstawowych zasad moralnych przekazanych nam w objawieniu. Ta rozmowa nie będzie tematem, dyskusja w komentarzach nie będzie tematem dzisiejszego materiału, ale stanowi dosyć ciekawy punkt wyjścia, bo w ogóle bardzo często już zauważyłem, przynajmniej kilka razy, a być może kilkanaście razy, jakiś na przykład ksiądz, z którym dyskutowałem, zwracał mi uwagę właśnie na jakieś nieprawidłowości w takiej tytulaturze. Na przykład, że wy tutaj uważacie się za tradycjonalistów, a nie tytułujecie księdza przez czcigodny. Albo uważacie się za tradycjonalistów, a nie podajecie doktor przed nazwiskiem księdza, który jest faktycznie doktorem. To zawsze mnie trochę zaskakiwało i tym razem dało mi też trochę do myślenia. Myślę, że użytkowniczka, która napisała ten komentarz, dobrze trafiła tutaj w punkt, mówiąc, że moderniści przestrzegają skrupulatnie zasad ludzkich, a nie obchodzą ich te najważniejsze prawa Boże. Myślę, że zupełnie naturalnie przypominają nam się tutaj słowa Pana Jezusa wypowiedziane. No uwaga, do faryzeuszów, no przepraszam, zawsze narzekam, że nas porównują do faryzeuszów, ale tutaj to porównanie po prostu nie potrafię go uniknąć. To porównanie do faryzeuszów, o których Pan Jezus mówi, że oni przecedzają komara, a przepuszczają wielbłąda, że zachowują bardzo skrupulatnie jakieś ich ziemskie, drobne przepisy dotyczące na przykład właśnie jakichś obmyć rytualnych, jakichś tam szczególików, a podstawowych praw Bożych nie przestrzegają. I myślę, że dobrze to pasuje również do współczesnego Kościoła, do współczesnej hierarchii Kościoła, która jak taka typowa korporacja jest nastawiona bardzo mocno na właśnie taką strukturalność, na zachowanie pewnej, powiedzmy, takiej zewnętrznej hierarchii, takiej strukturalności, pewnego szacunku okazywanego wobec przełożonych. Jakieś tam zewnętrzne rzeczy muszą być tak dokładnie przestrzegane, ale już ducha w tym nie ma. Jest to tylko właśnie taka ludzka, zewnętrzna tradycja. I to trochę, myślę, że wyjaśnia, dlaczego księżom, którzy są w tych strukturach, tak się tradycja może kojarzyć. Bo mają z jednej strony właśnie, powiedzmy, takich aktywistów, modernistów w stylu kardynała już, przepraszam, Rysia i ojca Szustaka, którzy właśnie lekceważą, bo są takimi buntownikami, lekceważą te, w cudzysłowie, stare zasady i są takimi kumplami dla wszystkich. I z drugiej strony właśnie w cudzysłowie tych tradycjonalistów, taki episkopat polski, który właśnie uważa, żeby tutaj każdy taki szczególik był zachowany, ale już prawa Boże bez przesady. Oczywiście bardzo dobrym przykładem tego, o czym mówię, są ostatnie wypowiedzi papieża Franciszka, czy też dokumenty podpisane przez papieża Franciszka. Odsyłam do materiału Papież błogosławi Sodomę, w którym mówiłem o tym gorszącym dokumencie, który umożliwiał tak zwane błogosławieństwo spontaniczne wobec par homoseksualnych. A więc wydaje się, że i tutaj warto jeszcze dwa słowa do tego powiedzieć. Po tym dokumencie faktycznie sporo duchownych, nawet episkopatów, wypowiedziało się, wydawałoby się, nawet w jakiś sposób krytycznie. Episkopat polski również zareagował,
I wydał oświadczenie, w którym czytamy, że nic się nie zmienia w nauce Kościoła na temat małżeństwa i że nie można pobłogosławić takiego homoseksualnego związku i że taka praktyka tego spontanicznego błogosławieństwa, o której papież Franciszek mówi, to należy ją postrzegać właśnie tylko jako coś takiego bardzo sporadycznego, na zasadzie, że no właśnie takiego spontanicznego błogosławieństwa wobec dwojga ludzi, a nie wobec ich związku. W pewnym sensie może się wydawać, że to dobrze, że takie deklaracje padają. A ja powiem, że to jest element planu. Tak ma być. To znaczy, zostaje wydany dokument, który jest skandaliczny, to znaczy, który dopuszcza możliwość błogosławienia grzechu. Wychwalania grzechu, błogosławić, tak? To oznacza właśnie tak, wychwalać, wychwalania grzechu. Próba w imię Boże pobłogosławienia czegoś, co jest faktycznie grzeszne, bo mówimy tutaj o związku tych ludzi. To nie mówimy tutaj tylko o pobłogosławieniu konkretnego człowieka, skoro jest mowa właśnie o tych dwóch osobach, które przychodzą właśnie jako homoseksualny związek, to oczywiście nawet jeśli autorzy, powiedzmy, starają się uniknąć takiego określenia pobłogosławienia tego związku, to jest to nieuniknione w symbolice, która później będzie następowała. A więc jest to taka typowa praktyka rewolucyjna, typowa praktyka modernistyczna, typowa praktyka satanistyczna, powiedziałbym nawet. Co mam na myśli? Mam na myśli, że teraz tak, Episkopat Polski na przykład właśnie zareaguje w ten sposób, uspokoi jakąś tam część wiernych, no tak, Episkopat powiedział, to tylko chodzi o takie spontaniczne błogosławieństwo, nic takiego. Nic takiego. Będzie teraz powoli w tych kościołach, gdzie już to było praktykowane, a będzie to praktykowane więcej, będzie to praktykowane bardziej. W Niemczech już będą zaraz albo już błogosławią takie pary i będziemy świadkami w pojedynczych polskich decyzjach, pewnie te wkrótce też, właśnie takich błogosławieństw wobec takich związków. Te związki będą, jakby te błogosławieństwa będą wchodziły coraz bardziej do kościoła, będą przybierały coraz bardziej quasi, jakby liturgiczny wymiar. I znowu władza kościelna będzie reagowała gdzieniegdzie. W Polsce będzie reagowała bardziej stanowczo niż w Niemczech. Będzie zwracała uwagę, że nie, to za mocno przypomina błogosławieństwo liturgiczne, to nie nosi znamion takiego spontanicznego błogosławieństwa, nie, to jeszcze tak nie trzeba. A więc będą takie reakcje, tak, i tam księża będą się podporządkowywali albo nie, ale to już się stało. To znaczy, to już się dzieje, tak, czyli te błogosławieństwa już wchodzą tutaj. Będą jeszcze jakieś reakcje, jakieś właśnie takie spontaniczne czy pojedyncze reakcje, ale to już będzie wchodziło coraz dalej i dalej i dalej. Tak samo jak z komunią na rękę. Po tym jak zostało dane zasadnicze pozwolenie na ten sposób udzielania komunii, już nawet jeśli jeszcze to przez 20 lat w niektórych kościołach nie było praktykowane, to tama została przerwana i już to zostało umożliwione i z czasem rewolucja powoli swoim torem się potoczy. I tak samo będzie i w tym przypadku. Za 30 lat, jeśli kościół, modernistyczna struktura, jeśli się w tym czasie nie zawali albo nie utonie we krwi, bo przypominam, to nie jest żadna groźba, tym bardziej nie groźba karalna. Przypominam, że herezje i idiotyzmy zwykle toną we własnej krwi. Po prostu są tak głupie, że mają tendencje samobójcze i to widać już w herezji modernizmu, na przykład w umiłowaniu nielegalnych, niekontrolowanych imigrantów przez papieża, czy umiłowaniu pewnych bardzo niebezpiecznych zabiegów medycznych przez Watykan. Widać bardzo wyraźne już tam tendencje samobójcze, także jeśli to samo nie, przepraszam, nie zdechnie, chciałoby się tak powiedzieć. I co mam na myśli? Mam na myśli herezję modernizmu i zarażoną część Kościoła. Myślę, że można o tym powiedzieć, o tym nowotworze. Można powiedzieć, że zdechnie. Nie chcę tak mówić o jakimś konkretnym człowieku, ale o tym nowotworze modernizmu, który narósł na Kościele. Jeśli to nie zdechnie przez te 30 lat,
to za 30 lat będziemy mieli właśnie taki sam przebieg choroby, jak w przypadku komunii na rękę, czyli powoli się to zakorzeni i za 30 lat będzie już, prędzej czy później, a mniej więcej, będzie już czas na to, żeby wydać kolejne dokumenty, w których będzie powiedziane, no to już papież Franciszek pozwolił właśnie takie, na takie spontaniczne błogosławieństwo, teraz już w niektórych diecezjach jest praktykowane, żeby z takich i takich powodów, mnóstwo pięknych słów o miłości, żeby już pozwolić nie tylko na takie spontaniczne błogosławieństwo, ale też na takie bardziej przypominające liturgiczne. Już Kościół dorósł do tego, żeby trochę przedefiniować swoje rozumienie małżeństwa. Już po Soborze Watykańskim II Kościół, ponosi mnie tutaj trochę inspiracja modernistyczna, tak sobie to wyobrażam, już po Soborze Watykańskim II Kościół pozwolił, czy zmienił, dostrzegł, przepraszam, tak to powinno być z ich perspektywy napisane, dostrzegł, że najważniejszym celem małżeństwa nie jest zrodzenie i wychowanie potomstwa, tylko że pierwszym celem małżeństwa jest miłość i wzajemna pomoc. Takie związki widzimy, dostrzegamy coraz bardziej, że również realizują miłość i wzajemną pomoc, a więc nie ma powodów, żeby takiego błogosławieństwa, zależnie od tego, jak daleko rewolucja pójdzie, powiedzą, że albo to nie jest sakrament małżeństwa, albo już dosłownie będą mówili, że to jest sakrament małżeństwa. Myślę, że to 30 lat to jeszcze za wcześnie, że tutaj będzie potrzeba trochę więcej czasu dla tej modernistycznej rewolucji, dla tego modernistycznego nowotworu, ale na pewno w tą stronę to będzie szło, no chyba, że właśnie wcześniej zdechnie i tego szczerze temu nowotworowi życzę. Jak to się wszystko ma do tematu dzisiejszego materiału? No oczywiście to błogosławieństwo tych homoseksualnych par jest typowym przykładem przedkładania jakichś ludzkich względów nad prawo Boże. Pan Bóg jasno się wyraził w swoim objawieniu, na przykład ustami świętego Pawła, który w swoim liście do Rzymian na samym początku mówi o tym, że homoseksualizm jest bardzo poważnym, ciężkim grzechem. Jest to rzecz w Starym Testamencie oczywiście również obecna, zasadniczo nie wymagająca jakiegoś wielkiego dowodzenia. Jest to w zasadzie oczywiste. Jeśli dla kogoś nie jest oczywiste, odsyłam do materiału, czy moralność jest obiektywna, albo moralność homoseksualnych aktów, czy moralność jest obiektywna. Chyba tak brzmiał tytuł tego materiału. Tam można więcej na ten temat usłyszeć. Tam też przekierowuję do innych jeszcze materiałów, które z trochę innego punktu widzenia to opisują. W każdym razie Pan Bóg się tutaj jasno wypowiedział. Rozum łatwo może rozpoznać, co jest w sferze seksualnej moralne, a co jest w sferze seksualnej niemoralne, a więc bardzo łatwo możemy tutaj stwierdzić, czego prawo Boże od nas wymaga, czy to objawione, czy to naturalne, poznawane światłem naturalnym naszego rozumu. Możemy stwierdzić, że akty homoseksualne są grzeszne, a więc żaden homoseksualny związek nie może być moralny, nie może być dopuszczalny moralnie. A natomiast dla modernistów, ze względu na jakieś tam względy ludzkie, ze względu na to, że dla nich ważniejsze jest to, żeby tworzyć jakąś taką nową, światową religię dobrego samopoczucia, no, uważają, że jednak jest bardziej stosownym, żeby to prawo Boże zawarte w objawieniu, to no, jak prawdziwi moderniści uważają, że to było adekwatne dla ludzi tamtych czasów, dla nas już to nie jest adekwatne, dla ludzi z czasów współczesnych jest adekwatne, żeby podążać za agendą ONZ-u i WHO i różnych innych świeckich inicjatyw. I no i właśnie, tak, i papież postanawia takie rzeczy zrobić. A więc dekalog w uproszczeniu, czyli prawo Boże, nie jest najważniejsze. I innymi słowy, można by powiedzieć właśnie tak bardziej po modernistycznemu, prawo Boże odczytujemy sobie wciąż na nowo. Interpretujemy, tworzymy sobie wciąż na nowo, to znaczy oni sobie tak tworzą. Dlatego można właśnie tak powiedzieć, że w zasadzie w praktyce prawo Boże ich najwyraźniej nie obowiązuje. Ich czyny świadczą o tym, że prawo Boże ich nie obowiązuje. Jest jeszcze jeden bardzo ważny przykład tego zjawiska, o którym koniecznie chciałem powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że
Pomimo tego, że nie jest on już tak bardzo aktualny, bo to jest rok 2019 i oddawanie pokłonów patcha mamie. Dlaczego chcę o tym przykładzie mówić już jednak sprzed 5 lat, już mamy rok 2024. A propos, materiał powinien ukazać się w święto Trzech Króli, dlatego logo podświetlone jest na kolor najbardziej złoty, jaki udało mi się osiągnąć. Wiem, że nie bardzo wyszedł złoty, ale powiedzmy, że przy odrobinie wyobraźni, że jest to faktycznie kolor złoty. Pachamama. Dlaczego chcę o niej mówić? Jest to bardzo dobry przykład tego, jak znowu dla modernistów, włącznie z samą głową Kościoła, prawo Boże nie jest najważniejsze, albo raczej interpretujemy je sobie na nowo i dzisiaj ważniejsze jest, żeby okazywać wszystkim przyjaźń i sympatię, niż żeby nie czcić fałszywych bogów. Czy w przypadku Pachamamy należy mówić o kulcie fałszywych bogów? Może najpierw powiem w ogóle, czy możemy tam mówić o kulcie Pachamamy, zanim pokażę ten konkretny fragment, bo wokół tej sprawy naprawdę narosło mnóstwo takich trochę mitów. To znaczy, jak się o tym mówi, to bardzo często słyszałem, nie, to w ogóle nie była Pachamama. No to już wam mówię i tutaj pokaże się to, mam nadzieję, jeśli w montażu nie zaginie, pokaże się to też na ekranie, a mianowicie z Vatican News. Czytamy w publikacji z oficjalnej watykańskiej przecież strony z dnia 26 października 2019. Papież zabrał głos w sprawie figurek Pachamamy. Na wczorajszej popołudniowej sesji synodu biskupów Franciszek odniósł się do incydentu związanego z figurkami Pachamamy, który budzi liczne kontrowersje nie tylko wśród katolików. Towarzyszący ojcom synodalnym przedstawiciele amazońskich ludów tubylczych przywieźli ze sobą kilka figurek Pachamamy i złożyli je w bocznej kaplicy kościoła Matki Bożej Szkapleżnej in Traspontina nieopodal Watykanu. Pachamama to, jak podają encyklopedie, czczona przez rodzime ludy Ameryki Łacińskiej bogini płodności, Matka Ziemia. A więc nie ma już wątpliwości. Niektórzy próbowali w to uciekać. Nie, to w ogóle nie była Pachamama. Nie, to w ogóle to nie było żadne pogańskie bóstwo. To był taki symbol, tylko symbol. Nic takiego. W ogóle wcale nie ma nic do rzeczy to, że to jest taki symbol, który przedstawia jakiegoś bożka. Sam Watykan oficjalnie przyznaje, tak, Pachamama, pogańskie bóstwo płodności. No i dalej czytamy. Figurki te znalazły się również w centrum ceremonii, która miała miejsce w ogrodach watykańskich. No, niektórzy obrońcy trochę tracą tutaj oręż. Jeszcze przed rozpoczęciem synodu. Jak zastrzegł jednak wczoraj na konferencji prasowej Paolo Ruffini, uczestnicy modlitwy nie oddali pokłonu figurkom Pachamamy, ani też nie dokonali przed nią żadnych obrzędów. I tu za chwilę zobaczymy, co widać na nagraniu, również z Vatican News. Dlatego też to publikuję, bo obawiam się, że jednak może to z czasem ten materiał może zostać usunięty z Vatican News. Ja go sobie pobrałem już jakiś czas temu, na wszelki wypadek, gdyby on został usunięty, bo tam widać, czy oddają cześć, czy nie oddają czci. To sobie za chwilę zobaczymy. Już spoileruję. Tak, oddają cześć i to tak zupełnie ewidentnie. Natomiast wypierają się później tego. Nie, w ogóle nic nie było. Padanie na twarz, oddawanie pokłonu do ziemi przed pogańskim bożkiem, to tak naprawdę nie jest oddawanie czci pogańskim bożkom. Nie. To jest naprawdę szokujące, jak bardzo ci ludzie myślą, że my jesteśmy, nie wiem, nie myślimy, że po prostu to zakłamują tak rzeczywistość, jak w Związku Radzieckim za czasów takiej najgorszej radzieckiej propagandy. Padają na twarz przed pogańskim bożkiem i później nam mówią, nie, to w ogóle nie było oddawanie czci. Nie, to tylko jacyś właśnie źli tradycjonaliści, tylko oni tak wszystko ku złemu interpretują, zawsze się czepią. Tutaj przecież tylko tak sobie padaliśmy na twarz przed pogańskim bożkiem, a oni od razu mówią, że to jakieś oddawanie czci pogańskim bożkom. No, przecież żaden człowiek o zdrowym rozsądku dobrych intencjach nie będzie przypuszczał, że padanie na twarz przed pogańskim bożkiem to jest oddawanie mu jakiejś czci. Przecież to żaden człowiek tak nie pomyśli, chyba że właśnie ktoś jest uprzedzony. Tak jak są tradycjonaliści.
Zabierając głos na zgromadzeniu synodalnym, podaje nam dalej Vatican News, papież przypomniał, że figurki Pachamamy zostały wyniesione z kościoła Intraspontina, gdzie były bez żadnych bałwochwalczych intencji. Czyli stawia się taką figurkę w kościele, ale nie było żadnych tam bałwochwalczych intencji. Absolutnie nie. Co znaczy bałwochwalstwo? Znaczy, że oddaje się cześć komuś, komu ta cześć się nie należy. Pogańska bogini płodności. Należy jej się cześć, czy się nie należy? No, z punktu widzenia katolika nie należy się. Czyli obiektywnie rzecz biorąc, nie należy się ta cześć. A więc oddawanie czci jest bałwochwalstwem? Tak. A więc czy jest dla niej jakieś miejsce w katolickiej świątyni? Nie ma. A więc ustawianie takiej figurki gdzieś na bocznym ołtarzu, nie wiem dokładnie, gdzie ona stała. Pamiętam, że wtedy mówiono o tym, że była ustawiona gdzieś na bocznym ołtarzu, ale nie wiem, gdzie dokładnie. Ale gdzie by nie była? Tak, w kościele nie ma miejsca na pogańskie bożki. Po prostu, tak? Gdzie by to nie było, czy na ścianie, czy na stoliku, czy na bocznym ołtarzu, gdzie by nie było, jakie rzeczy ustawia się w kościołach? Wizerunki świętych, figury świętych. Tym, takie osoby się tam stawia, takie symbole, którym oddaje się pewną cześć. Taką czy inną, tak? To zależnie od tego, czy mówimy tutaj o Panu Jezusie, świętych i tak dalej. Wszystko jedno, ale zawsze to jest jakby właśnie pewne wychwalanie, oddawanie pewnej czci. A oddawanie czci bałwanom nazywamy właśnie bałwochwalstwem. Ale oczywiście, tak jak padanie na twarz przed bałwanem nie było oddawaniem czci bałwanowi, tak stawianie go w kościele też nie było stawianiem go w kościele, tylko czym innym. No to czym było? Nieważne. Idziemy dalej. Przede wszystkim, kontynuował Franciszek, wydarzyło się to w Rzymie. Wydarzyło się to, ma na myśli wyrzucenie tej figurki do Tybru. Wydarzyło się to w Rzymie i jako biskup tej diecezji proszę o przebaczenie tych, którzy zostali obrażeni tym gestem. Franciszek poinformował następnie, że włoskie siły porządkowe odnalazły figurki w Tybrze. Znajdują się one w komendzie karabinierów, którzy oczekują teraz na dalsze wskazania. Gdyby, jak zauważył ich komendant, zamierzono wystawić figurki podczas mszy na zakończenie synodu, zobaczymy, dodał papież. Do udzielenia odpowiedzi deleguję sekretarza stanu. A więc z takim, można powiedzieć, starym, dobrym, tradycyjnym zwyczajem. To jest przejaw takiej zdrowej tradycji. Można by powiedzieć, to jest taka żywa tradycja, wyrzucanie w Rzymie rzeczy i ludzi do Tybru. Przede wszystkim, może nieważne, ale zwłoki często tam wyrzucano osób, których bardzo nie lubiano. Ogólnie rzecz biorąc, jak ktoś w Rzymie podpadł, to był wyrzucany do Tybru, a więc uważam, że to jest dobre miejsce dla pogańskich bożków. Wyrzucić do Tybru. Bardzo dobrze. I w tym wszystkim to wydarzenie jest jak najbardziej pocieszające. Teraz spojrzymy sobie na nagranie wzięte z YouTube'owego kanału Vatican News, z którego wyciąłem kilka minut, to jest chyba 7-8 minut. W trakcie będę też trochę komentował ten fragment, nagrałem już przedtem i myślę, że wiele to też wyjaśni. Myślę, że jest to wartościowe, żeby to również zostało udokumentowane. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Laudato si, mi Signore, cantava San Francesco d'Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la nostra casa comune è anche come una sorella con la quale condividiamo l'esistenza e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia. Laudato si, mi Signore, per sola nostra Madre Terra, la quale ne sustenta ed governa, e a manifestare in esso la tua gloria, per Cristo, per Gesù Cristo nostro Signore. Amen. La delegazione dell'Amazzonia entra cantando remei, remei, o remato, o remato. Al centro del mandala, dove lasciano gli strumenti e i simboli di acqua, terra, semi e martiri. Adelante, hermanos dell'Amazonia, traiganos aquí, al jardín del Vaticano, la tierra amazónica.
Najpierw widzieliśmy Franciszkanina, który ewidentnie odmawiał modlitwę i, co bardzo ciekawe, w tej modlitwie postanowił nazwać ziemię matką ziemią. Zwracam na to uwagę, że takiego pojęcia w Kościele katolickim nie ma, nie używa się. Gdy katolik mówi o matce, to ma na myśli albo swoją mamę, albo Matkę Bożą, ewentualnie Matkę Kościół. Ziemia nie jest matką dla katolika. Chesterton zwraca uwagę, że właśnie dla świętego Franciszka ziemia byłaby co najwyżej siostrą, tak jak słońce mogło być właśnie taką siostrą i księżyc takim bratem. Nie wiem, jak jest w języku włoskim, być może księżyc jest rodzaju żeńskiego, ale to wszystko jedno. W każdym razie, dlaczego dla katolika ziemia nie może być matką? Dlatego, że katolik właśnie nie jest z tej ziemi. To Bóg jest naszym ojcem. Ziemia jest również stworzeniem Bożym, stworzonym obok nas, dla nas, nad którą my mamy panować. Mamy czynić ją sobie poddaną. Tak to w ogóle nie pasuje z punktu widzenia katolickiej teologii, żeby ziemię nazywać swoją matką. Teraz widzimy tą procesję, która weszła z grzechotkami. Wśród uczestników tej procesji jest również franciszkanin. Jeśli dobrze myślę, to jest ten sam, który przed chwilą też przemawiał, nie ten, który odmawiał tą modlitwę, w której ziemia została nazwana matką, tylko ten, który przemawiał chwilę po nim. Oczywiście ten materiał jest pocięty. Widzimy, oczywiście wszystko dzieje się w ogrodach watykańskich. Papież jest obecny, pozdrawia tych, którzy wchodzą procesyjnie. Widzimy tańczenie w kółeczku i teraz oczywiście kluczowy moment. Wszyscy nie widzimy do końca, czy klękają, czy tak przysiadają. Widzimy tutaj człowiek w garniturze na początku jakby przyklęka na jedno kolano. Człowiek w żółtej koszuli klęczy w ogóle, inni bardziej tak przysiadają. Także jeszcze nie do końca wiemy, jak się sprawa dalej potoczy, ale no, jeśli zachowamy cierpliwość, już widzimy podniesione dłonie, podniesione oczy i jakieś wezwania, co wygląda ewidentnie na jakąś modlitwę. Tutaj modlitwę, tutaj widzimy franciszkanin, długowłosy franciszkanin również bierze w tym udział. Człowiek z pomalowaną twarzą, jak widzimy, również gorliwie bierze w tym udział. Tutaj przewodnicząca tej liturgii kłania się oczywiście przed figurką Paczamamy i wraz z nią wszyscy uczestnicy skłon do samej ziemi, do figurki, która jest na samym środku. W tej chwili zasłania nam ją drzewo, natomiast widzieliśmy ją wcześniej i oczywiście gdy teraz też widać ją, gdy już uczestnicy znowu tak przysiedli. Widzimy, że była ona cały czas w środku, a więc wszyscy uczestnicy zgromadzeni dookoła oddawali tą cześć, ten pokłon tejże figurce Paczamamy. Jak sam Watykan stwierdza, oczywiście jest to figurka Paczamamy i ten fakt, że oddawano jej pokłon w trakcie tej ceremonii w ogrodzie watykańskim, jak widzieliśmy, jest zanegowany przez, przepraszam, jak będziemy widzieli pewnie, nagrywam to jeszcze przed nagraniem zasadniczej części materiału, ale pewnie pokażę to na samym początku i później spojrzymy sobie jeszcze na deklarację ze strony Watykanu, ze strony Watykan News, w której Watykan stwierdza, że w ogóle nie było takiej sceny, że ktoś tam padał na twarz i kłaniał się figurce Paczamamy. Natomiast jest potwierdzone, że jest to figurka Paczamamy, że była ona w kościele, ale absolutnie nie było tam żadnego bałwochwalczego zamiaru. W kościele oczywiście będzie później, z czego w zasadzie też są zdjęcia. Tutaj widzimy, że papież otrzymuje tą figurkę Paczamamy od tych zebranych uczestników. Papież otrzymuje również jakiś naszyjnik. Widzimy taką pewną konsternację, zażenowanie, co tu się dokładnie dzieje, co ma się stać, jak się zachować. No i oczywiście aklaski.
terra da luoghi francescani. Presentata in segno di unità francescana da fra Jan Maciejowski, fra José Ángel Torres e fra Julio Bunader, vicari generali rispettivamente dei frati conventuali, cappuccini e francescani. Przedstawienie z nazwiska, przełożenie różnych rodzin franciszkańskich przynoszą ziemię z Asyżu, aby również dołączyć ją do wspólnie posadzonego drzewa, potem pogańskim kulcie, potem jak ten przewodniczący, który mówi teraz przy pulpicie, kłaniał się przed pogańskim bożkiem, przełożeni rodzin franciszkańskich, zakonów franciszkańskich będą wspólnie z resztą uczestników sadzili drzewo, no i sypią teraz ziemię z Asyżu. Myślę, że w tym konkretnie temacie, w temacie Pachamamy już niewiele słów komentarza potrzeba. Natomiast warto mieć przed oczami zawsze te dwa przykłady, żeby pamiętać o tym, że jesteśmy w wyjątkowej sytuacji w Kościele, że hierarchia Kościoła najwyraźniej ma inne priorytety niż Boże Prawo. Wprawdzie deklarują oni oczywiście, że tak, tak, dekalog, Boże Prawo, to my wszystko zachowujemy, ale w praktyce pierwsze przykazanie dekalogu, oddawanie czci fałszywym bogom, najwyraźniej już papieżowi nie przeszkadza i w jego obecności jak najbardziej takie rzeczy mogą się odbywać. Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety, również podstawowe prawo moralne, podstawowy element prawa moralnego, zasadniczo tak, tak, obowiązuje, no, ale jednak jak trzeba pobłogosławić homoseksualną parę, to współczesna hierarchia Kościoła też najwyraźniej z tym problemów nie ma. Ale biada, żeby ktoś odważył się w jakiś sposób jakiegoś tam księdza, proboszcza skrytykować, albo biada, żeby tam jakiś jego tytuł pomylił i zapomniał i umniejszył jego chwałę, albo cokolwiek jeszcze w tym stylu. I jeszcze to ci ludzie nazywają tradycją. Szkoda w zasadzie na to wszystko słów. Dlaczego o tym dzisiaj mówię? No nie o to chodzi na pewno, żeby teraz wpadać w jakieś zniechęcenie, bo rozwiązanie jest proste, tak? Tak samo jak został zażegnany kryzys w wieku X, tak samo można i ten współczesny kryzys przezwyciężyć. Jak? Wtedy reforma kluniacka zakonów to naprawiła, to znaczy mnisi zaczęli modlić się i pracować. Więcej nie potrzeba. Czyli czego potrzeba w praktyce od nas? Żeby każdy swoje obowiązki wypełniał. Duchowieństwo niech cześć Bogu oddaje i skupia się na modlitwie i pracy apostolskiej. Ludzie świeccy niech swoje obowiązki wypełniają wobec Boga, wobec swojej rodziny. Więcej nie potrzeba. To jest kontrrewolucja, gdy ludzie robią to, co do nich należy. Nie wtedy jest kontrrewolucja, gdy siedzisz przed internetem i szukasz wszystkich najnowszych ploteczek i informacji i narzekasz na tych i tak i tam jeszcze spisek się dzieje i sprawdzasz, jakie są tam najnowsze zdrowotne diety. Jakoś ten temat zdrowia ostatnio często wraca, albo w cokolwiek innego. Nie wtedy, gdy się ekscytujesz jakimiś bzdetami z internetu, chociażby to były bzdety zaczerpnięte, powiedzmy bzdety pobożnej treści, bo takie też mogą być, tak, właśnie ploteczki w tej materii. Nie oznacza to, że nie należy takich rzeczy słuchać, ale należy wszystko sensownie dozować. A więc obowiązki, przede wszystkim nasze obowiązki. Obowiązki wobec Pana Boga, obowiązki wobec naszych najbliższych. Niewiele więcej potrzeba. Myślę, że wielu jednak może przyjść na myśl, gdy widzi tego papieża Franciszka z tymi pogańskimi bogami, gdy słyszy o błogosławieństwie par homoseksualnych, to jednak może pojawić się ta myśl, a czy ten człowiek w ogóle jest jeszcze papieżem. Dlatego odsyłam do mojego już dawnego materiału, dlaczego nie jestem sedefakantystą. Nic się w tej materii nie zmieniło. W skrócie, dlaczego nie jestem. Pamiętajmy o tym, że Kościół Święty jest, jego życie, jego sposób funkcjonowania jest uregulowany prawnie. Pan nasz Jezus Chrystus chciał założyć Kościół jako instytucję. Przekazał władzę Piotrowi i apostołom. Chciał tego ewidentnie, żeby apostołowie szli, nauczali i zakładali te kościoły lokalne. Ta struktura ewidentnie jest z boskiego ustanowienia.
nie w każdym najdrobniejszym szczególe, tak, nie w jakichś tam stopniach honorowych w kościele, o których też tutaj troszkę było mowy, ale w swojej zasadniczej konstytucji oczywiście, że tak, i to widać bardzo wyraźnie w Bożym objawieniu. A więc prawo kanoniczne jak najbardziej reguluje, jak Kościół powinien funkcjonować, i prawo kanoniczne przewiduje również, co zrobić, jeśli biskup popadnie w herezję. I prawo kanoniczne mówi, że biskup, nawet jeśli wpadnie w herezję i już jej naucza, to zachowuje swój urząd, dopóki nie zostanie z tego urzędu zdjęty. Skoro prawo kanoniczne tak mówi o biskupie, to w przypadku papieża, czyli w przypadku najwyższego spośród biskupów, obowiązuje to przynajmniej tak samo, że zachowuje swój urząd, nawet gdyby był heretykiem, to zachowuje swój urząd tak długo, jak nie zostanie z tego urzędu zdjęty. I oczywiście tutaj mamy problem, no bo nie ma żadnej władzy, która mogłaby zdjąć papieża z urzędu. Jedyną możliwością jest zmuszenie go do rezygnacji. W krytycznych momentach, w dawnych czasach, cesarz takie rzeczy robił, co czasami, znaczy często było złe i może ze swojej zasady nie jest do końca dobre zmuszanie papieża do abdykacji. Ale być może czasem nie ma innego wyjścia. No ale teraz nie mamy cesarza i nie ma kto zmusić papieża do abdykacji. A więc co nam pozostaje? To, o czym mówiłem na początku, wypełnianie naszych obowiązków. My skupmy się na naszym zbawieniu, wypełniajmy nasze obowiązki, dbajmy o zbawienie naszej duszy. Jeśli słuchają mnie księża, a jacyś na pewno mnie słuchają, to dbajmy o zbawienie naszej duszy i o zbawienie dusz, które są nam powierzone. Mówmy prawdę, chociażby miały za to nas spotkać jakieś prześladowania, ale wszystko ze spokojem, z miłością, z oddaniem. Pan Bóg już będzie potrafił wyprowadzić Kościół z tego kryzysu. Skoro nie dał nam narzędzi do tego, żeby zdjąć papieża z urzędu, takich, które byłyby pewne, tak? Nie zostawił nam w prawie kanonicznym, nie sprawił, że refleksja teologiczna doprowadziła do skodyfikowania jakichś narzędzi, jak zdjąć papieża z urzędu. Skoro tak to się potoczyło, to znaczy, że nie mamy ich mieć i Pan Bóg bez wątpienia znajdzie wyjście z tej sytuacji. I jak moi wierni szedełakantyści, w sensie wierni widzowie kanału, którzy prezentują takie poglądy, mają zamiar mi pisać, ale taki i taki święty to tam powiedział, że jak papież padnie herezję, to straci swój urząd. No, mógł mieć taką opinię teologiczną, tylko że to jest opinia teologiczna. Nie ma żadnej większej rangi. To jest tylko opinia. Nie ma ona żadnej pewności rangi doktrynalnej. To możemy sobie dyskutować, czy to jest sentencja communis, czy communior, czy probabilis, czy probabilior, czy w ogóle, tak, jest tylko taką opinią piją, to znaczy taką pobożną opinią, a nie ma wielkiego ugruntowania teologicznego. Można sobie o tym dyskutować, ale to nie jest wystarczające, żeby stwierdzić, że na pewno stracił swój urząd. Tutaj potrzeba byłoby już jasnego rozstrzygnięcia, definitywnego rozstrzygnięcia na poziomie magisterium, a najlepiej prawa kanonicznego, bo to jest taka rzecz już ściśle prawna, to znaczy zdjęcie kogoś z urzędu musiałoby być na poziomie prawa kanonicznego przeprowadzone, rozstrzygnięte, poprowadzone. I pamiętajmy o tym, że ten aspekt prawny Kościoła to nie jest tylko taki jakiś właśnie taki formalizm. Pan Bóg chciał, żeby Kościół był taką strukturą, bo to jest rozsądne. Dlaczego? Bo zasada subsydiarności, pomocniczości. Ludzie mają zrobić tyle, ile mogą w Kościele, dlatego potrzebujemy tego niejako ciała Kościoła, tego materialnego elementu Kościoła. Jest nam potrzebny do tego, żeby Kościół mógł dobrze wypełniać swoją funkcję. Pan Bóg chciał, żeby ten aspekt materialny był w sakramentach, ten aspekt materialny jest i w Kościele. Oczywiście ten aspekt strukturalny jest, on niesie ze sobą pewne problemy, podobnie jak ten materialny aspekt sakramentów niesie ze sobą pewne problemy. Materia sakramentu może się rozlać, zepsuć i tak dalej. To samo robi się, dzieje się z materią Kościoła. Hierarchia Kościoła może się rozlać i zepsuć. Myślę, że ta analogia jest nawet całkiem dobra. I może zacząć robić głupoty w stylu właśnie papieża Franciszka. Skoro nie mamy narzędzi, żeby go zdjąć z urzędu, to pozostaje nam
trwać w ufności i przede wszystkim wypełniać nasze obowiązki wobec Pana Boga, wobec naszych bliźnich. I naprawdę nie potrzeba więcej. Już na pewno nie pomoże tutaj ekscytowanie się i przerażanie i tym bardziej szukanie w internecie najnowszych ploteczek i donosów, co tam się nie dzieje i kto tam jeszcze czego złego nie zrobił. Skupmy się na naszej duszy. Śpieszmy do Pana Jezusa, jak ci trzej królowie, trzej mędrcy ze wschodu. Śpieszmy do Niego, oddajmy Mu nasze życie, właśnie nasze obowiązki. Złóżmy to wszystko Jemu w ofierze. On już będzie wiedział, co z tym wszystkim zrobić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.